Witam Was serdecznie. Wyjazdowe studio Tour de Tour, tym razem w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która jest partnerem Mazowieckiego Gravela. A organizatorami Mazowieckiego Gravela są moi goście, czyli Bartek Cwacha i Marcin Twaruk. Tak jest, słuchajcie, jesteśmy świeżo po trzeciej edycji Mazowieckiego Gravela. Powiedzcie, skąd się w ogóle wziął pomysł na tą imprezę i jak ta trzecia edycja się udała? Ja zacznę? No, od ciebie się wziął pomysł. Pomysł się zaczął ode mnie, a było to tak, że pewnego razu zacząłem czytać więcej o takich długodystansowych imprezach rowerowych i zainteresował mnie koncept ultramaratonu od źródeł do ujścia Wisły, Wisła 1200. I po pewnym czasie namówiłem też kolegę, żebyśmy się zapisali. Zapisaliśmy się, wystartowaliśmy, przejechaliśmy. I jak gdyby to był taki pierwszy moment, gdzie wskoczyła idea wyścigów długodystansowych. Jak zobaczyłem, że taką imprezę można zrobić wzdłuż całej Polski, to stwierdziłem, dlaczego nie można takiej imprezy zrobić na Mazowszu. I od kroku do kroku okazało się, że nie ma takiej imprezy, a rynek jest, są zapaleńcy, którzy chcą w czymś takim wziąć udział. No i się narodził pomysł na Mazowiecki Gravel, czyli na ultramaraton rowerowy na Mazowszu, który by właśnie pokazywał najpiękniejsze okolice tego regionu i wziął tutaj, zachęcił ludzi też do aktywnego spędzania czasu na rowerze. A nie było tak, że ludzie narzekali, że gdzie tam na tym płaskim Mazowszu jakieś ultramaratony, że to nudne będzie, nie było tak? Było tak i ludzie nawet jak gdyby odradzali mi, mówili mi, ale kto tutaj przyjedzie, tu jest płasko, tutaj nie ma nic do oglądania, tu jest po prostu, no nie ma nic. A ja powiedziałem tak, jeździłem już po Mazowszu dużo, znałem te tereny, bardzo mnie urzekły, a ja powiedziałem, że nie, że tutaj są właśnie dobre miejsca do oglądania, do jeżdżenia, trasy są naprawdę niezłe. Mazowsze to nie jest tylko Warszawa, to nie jest tylko Śródmieście czy Mokotów, to też są właśnie wszystkie krainy dookoła Warszawy. Także uparłem się przy tym koncepcie i jak gdyby to realizowałem i wiedziałem, że to w końcu zaskoczy i ludzie będą chcieli przyjechać i będą chcieli jeździć. I jaka była pierwsza trasa? Pierwsza trasa była w roku 2021. Start i meta były w Warce. W ogóle się super wstrzeliliśmy, ponieważ w roku 2021 było też rocznica 700-lecia nadania praw miejskich w Warce. Także wpasowaliśmy się w obchody tej rocznicy w Warce. I trasa biegła takim wielkim kołem dookoła Warszawy. Od Warki jechała w kierunku zachodu, przez Bolimowski Park Krajobrazowy, przekraczała Wisłę w Czerwińsku nad Wisłą, na północ do Ciechanowa i później zakręcała już na północny wschód, przez Zamek w Liwie, przez Most Górze Kalwarii, dojeżdżaliśmy do Warki. Także takie wielkie koło dookoła Warszawy, 515 km z tego co pamiętam. No bo to jest charakterystyczne dla Mazowieckiego Gravela, że ta trasa co roku jest inna. Czyli drugi rok byliśmy gdzie? Tak, drugim, ja jeszcze tylko może dodam, że rzeczywiście ta historia, która pojawiła się w głowie Bartka, trochę mi przywodzi na myśl wypowiedź Martina Luthera Kinga. Oczywiście to inna skala, ale Bartek kiedyś się zgłosił do mnie, tak właśnie mówi, I have a dream, nie? Chciałbym, mam sen, chciałbym pozostawić coś po sobie na Mazowszu. Mhm. Tak, są takie miejsca, gdzie rzeczywiście jest dużo ciekawych rzeczy, a wtedy Bartek zaczął zadawać trudne pytania. A wiesz, co to jest Urzecze? A w zamku w Ciechanowie byłeś? A jeździłeś po Bolimowskim? I na wszystko musiałem odpowiedzieć, nie wiem. No i wtedy się zaczęło rzeczywiście odkrywanie tego Mazowsza i też sobie tak postanowiliśmy po pierwszej edycji, że aby nie stracić takiej ciekawości wśród uczestników tej dynamiki, chcielibyśmy, żeby przez kolejne 3 lata ta przygoda odbywała się w innym miejscu. I drugą edycję poprowadziliśmy na północny zachód, w zasadzie z południa na zachód Mazowsza, o tak bym powiedział. Czyli zaczynaliśmy w Radomiu. Też wtedy zdecydowaliśmy, że dokładamy do tej długiej królewskiej trasy trasę 220 km. I te trasy wystartowały z Radomia przez przepiękną Puszczę Kozienicką, pojechały dalej w stronę Warki, gdzie się rozdzieliły. Jedna pojechała, ta dłuższa, do Warszawy,
do Nowego Dworu Mazowieckiego, do Twierdzy Modlin w zasadzie, jechała i wzdłuż Wisły, i wzdłuż Bugonarwi, potem znowu wzdłuż Wisły, do Płocka, piękny widok z tej płockiej skarpy, cudowne miejsce, i potem na południe, tam przekraczaliśmy w Płocku Wisłę i jechaliśmy znowu przez Bolimowski Park Krajobrazowy i do Radomia, a krótsza trasa z Warki pobiegła przez Grójec i właśnie połączyła się na zachodzie województwa z dłuższą. No dobrze, a trzecia edycja tegoroczna, która dopiero co się zakończyła, jak ta trasa wyglądała i jakie w ogóle było zainteresowanie? No, odpowiem na to drugie pytanie. Najpierw zainteresowanie było rekordowe. Ponad 600 osób zdecydowało się wystartować w mazowieckim gravelu. Tyle mieliśmy zgłoszeń, nawet więcej. De facto musieliśmy je na koniec już trochę ograniczać. I trasa pobiegła z Warszawy tym razem, z Wilanowa, przez Warszawę na północ, tutaj w rejon kanału Żerańskiego i dalej w stronę Wyszkowa. Przed Wyszkowem trasy się rozdzielały. Przed Wyszkowem też było już sławna przeprawa przez Fiszor, rzekę, której pewnie 95% uczestników wcześniej w ogóle nie znało, nie wiedziało o jej istnieniu. Powiem wam ciekawostkę, mogę? No. Po Fiszorze kajakiem pływałem, to była nasza pierwsza podróż poślubna z żoną. O ludzie. Proszę bardzo. Tak, ja o Fiszorze się dowiedziałem 2 lata temu i po prostu to było wielkie zaskoczenie, że Fiszor w ogóle dziwna nazwa, jaka jest genealogia tego, nie? I tam się rozdzielały właśnie przy przekroczeniu, przy przeprawie przez Fiszor, rozdzielały się trasy. Jedna pobiegła aż na wschód, na koniec województwa, tam pod granicę białoruską, wzdłuż Bugu. Piękne, dzikie tereny, ogromne przestrzenie i bardzo, bardzo, bardzo serdeczni ludzie, którzy czekali na nas oddolnie, organizując pit stopy, takie punkty wsparcia, kibicowali, znaczy na nas, czekali na tych uczestników. To wielkie przeżycie dla nich, że gdzieś na 200 kilometrze stoi jakaś pani z jabłkami, kibicuje, czeka, jedziecie chłopaki. No to była piękna sprawa, ta gościnność legendarna ze wschodniej Polski dała swoje najlepsze oblicze, pokazała. No i stamtąd wracaliśmy przez Dwór Mościbrody, też już słynny, i do Góry Kalwarii. Natomiast krótsza trasa pobiegła z kolei w stronę zamku w Liwie, średniowieczny, piękny zameczek z długą też historią, i tam musiała przekroczyć przez rzeczkę Strugę i łączyła się w okolicach Siedlec, w okolicach Wodyń z długą trasą. Tak. Czyli udana impreza, zadowoleni jesteście? Tak, impreza się udała. Świadczy to też o tym, że mieliśmy właśnie rekordową liczbę uczestników. Relacje przede wszystkim też na mecie, które tutaj uczestnicy nas zasypywali tymi relacjami, były no, pełne energii, pełne dobrych wspomnień, właśnie tych spotkania po trasie z ludźmi, z tymi też przeszkodami, które ludzie musieli pokonywać i sami jak gdyby rozwiązywać, szukać różnych rozwiązań co do strategii jazdy, ale też spotkania pomiędzy zawodnikami, którzy wystartowali na przykład pojedynczo, bez grupy, natomiast okazało się, że później dojeżdżali już w grupach, także jakieś nici przyjaźni, relacji już się pozawiązywały, także to też jest na pewno coś, co zostanie po tym mazowieckim gravelu tegorocznej edycji. No to jest ten urok ścigania się na tych dystansach ultra. Rzeczywiście ja to obserwuję od jakiegoś czasu i widzę tą społeczność, która się tworzy, widzę tą pomoc na trasie, widzę to, jak ludzie rzeczywiście, nie wiem, pomagają sobie dojechać, pomagają sobie coś naprawić, dzielą się jedzeniem, piciem. To jest naprawdę niesamowite. Tak jest. Takimi rzeczami, które też jak gdyby zwróciły naszą uwagę, to była ta pomoc, o której mówisz, która się przejawiała szczególnie jazdą nocą, bo na przykład niektóre osoby bały się samemu jechać jazdy nocą, a z tego, co tam wiem, słyszałem z relacji, to skrzykiwały się gdzieś tam jak gdyby na pit stopie wieczorem, pytały się, a ty jedziesz, czy śpisz, a może pojedziemy razem, i wtedy jakaś tam grupka dwu-trzyosobowa się zbierała i oni jechali wtedy tak zwanym longiem cały czas przez noc i okazało się, że da radę to zrobić, ponieważ noce w tym okresie są już dosyć krótkie, także to nie był aż taki duży wyczyn, aczkolwiek no, wymagało przekroczenia pewnej strefy komfortu, którą człowiek miał, no bo jeżeli wcześniej nie jedziemy, to wiadomo, że to jest taka trochę podróż w nieznane. Natomiast widać było, że to się udało i takie towarzystwo na trasie pokazało, że można takie przeszkody pokonać. A powiedzcie mi, jakbyście określili procentowo udział ludzi, którzy przyjeżdżają się ścigać,
do tych, którzy przyjeżdżają po prostu przeżyć przygodę, czy pościgać się samemu ze sobą, czy przełamać jakieś tam swoje granice, ale nie po to, żeby być w czołówce. Jak byście to procentowo określili? Dotykasz ciekawej kwestii, bo widzę, że jest jakaś dynamika też w tym, że zmienia się to. I ze względu na to, że 2-3 lata temu te wyścigi ultra gravelowe, one były nowością, były relatywnie słabo obsadzone, w sensie mało ludzi jeszcze startowało. I od tego czasu te osoby zaczynają trenować, robić postępy, więc poza fantastycznymi wynikami najlepszych osób, czyli tych, którzy zwyciężyli, Grześka Czetyrko, Kamila Karwata, Doroty Zajączkowskiej i Marysi Osowskiej, obserwowałem niesamowity postęp wśród ludzi, którzy startują jako tacy amatorzy, tak? I oni, o ile oni nie ścigali się o pierwsze miejsca, to na pewno się ścigali z samym sobą i na pewno sprawdzali, którzy byli, czy 53, czy 4, to już było dla nich interesujące. Na poziomie takich naszych badań wśród uczestników, to wychodziło nam, że około 10-15% uczestników chce się ścigać. Dawałoby to kilkadziesiąt osób, ale potem ja bym to po prostu tak nie tak kategorycznie dzielił, tylko dostrzegł, że wśród tych, którzy mówią, dla mnie to jest osobiste wyzwanie, muszę to po prostu przejechać, na końcu się okazuje, że te osoby decydują się właśnie jechać, jak Bartek powiedział, longiem. I osoby, które jeden z uczestników, bardzo fajną relację napisał na Facebooku, które we wrześniu wzięły rower tak, żeby sobie pojeździć i w ogóle się nie spodziewały, jeszcze mają nadwagę i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Nagle przyjeżdżają w 20 kilka godzin, 28 godzin. Wynik do pozazdroszczenia. 510 km w takim czasie, to jest wyczyn. To jest już świetny wynik. Ja bym powiedział jeszcze może tak, że te wszystkie osoby, które przejechały bez notowania tą trasę za jednym razem, to jak gdyby one gdzieś tam mogły myśleć o takim ściganiu się, czy po prostu przekraczaniu swoich granic, czyli jak gdyby jednak takim jechaniu szybszym tempem. Także i tych osób było sporo, także jak zobaczymy sobie takie czasy mniej więcej do 30 godzin jazdy, to dla mnie to było dużym zaskoczeniem, jak dużo osób zdecydowało się jechać właśnie bez spania na jeden raz. A generalnie jeszcze sama trasa i charakter tego ultramaratonu sprzyjał temu, żeby takie wyzwanie jazdy ciągiem podjąć, ponieważ no nie oszukujmy się, jest tutaj trasa jednak po płaskim, w miarę prosta, także taki ultramaraton na pewno jest dobrą okazją do przetestowania i wypróbowania swoich sił jazdy na jeden raz. To była trzecia edycja Mazowieckiego Gravela, no ale to wszystko was tak zachęciło, że zaczęliście planować znacznie szerzej. Powiedzcie teraz coś o tych szerszych planach. Już wspomnieliście o tym podczas spotkania przed startem Mazowieckiego Gravela. No ale to powiedzcie, co szykujecie dalej, bo Mazowiecki Gravel, rozumiem, będzie jako Mazowiecki Gravel, ale jak to będzie teraz dalej wyglądało? Tak, to ja tylko powiem, że właśnie Mazowiecki Gravel zostaje. Wracamy do korzeni, do pierwszej edycji. Czyli trasa, którą będziemy pokonywali w 2024 roku, będzie bazowała na tej trasie z pierwszej edycji. Jakieś modyfikacje na pewno zajdą, natomiast tutaj jak gdyby szykujemy się do tej imprezy, to jest nasza flagowa impreza i chcemy tutaj jak gdyby, żeby ona była takim synonimem najlepszych ultra dystansowych wyścigów gravelowych w Polsce. Tak, możesz już zdradzić też termin, kiedy to się wydarzy, bo właśnie go ogłosiliśmy. Tak, ogłosiliśmy termin, także to też jest świeża sprawa dla widzów kanału Tour de Tour. 15 czerwca 2024 roku startujemy. Jeszcze nie wiemy, gdzie dokładnie, to się dopiero okaże. Ale na pewno ten termin warto zapisać w swoich kalendarzach. Dokładnie. A nawet jak wiemy, to nie powiemy. No to teraz bomba. To teraz dawajcie bombę. Tak, no widzimy, że jest potrzeba, jest chęć, żeby iść dalej. I w związku z tym tuż przed Mazowieckim Gravelem tegorocznym podjęliśmy ostateczną decyzję o odpaleniu nowej imprezy równoległej do Mazowieckiego Gravela, również ultramaratonu, który będzie miał miejsce na początku maja przyszłego roku, w którym chcemy do tego zachęcić ludzi, żeby pokonywali swoje granice, nie tylko takie fizyczne, ale też psychologiczne i wyruszyli na trasę, wyruszyli na szlak,
przekraczając granicę jednego z naszych sąsiednich państw. Mamy w tej chwili na uwadze dwa kraje, Niemcy i Litwę, i chcielibyśmy połączyć te dwie stolice, Wilno albo Berlin, z Warszawą. No, mamy też bardzo duży zapał do tego przedsięwzięcia, ale też dużo rzeczy w tej chwili ustalamy, w związku z tym najbliższe tygodnie będą fitowały w niespodzianki, będą też podawane trasy, jakie przewidujemy. I sam projekt nazwaliśmy Via Regia, łacińska nazwa, która odnosi się jeszcze do tych dróg królewskich, które biegły przez Europę w różnym kierunku. Był taki szlak znany, Via Regia, właśnie biegnący ze wschodu, z Moskwy, przez Kijów, przez Lublin, Radom, przez Kraków, Wrocław i kończył się w Brukseli. I tutaj te połączenia handlowe właśnie nim wiodły, ale też była to nazwa wszystkich królewskich dróg, które to drogi miały specjalny status, były szczególnie chronione i pozwalały na to, żeby zachodziły te relacje między krajami, wymiana handlowa, a nie tylko podróże. I właśnie do tego nawiązujemy, do tych historycznych akcentów nawiązujemy też w naszym nowym ultramaratonie, na który zapraszamy wszystkich, nie tylko uczestników Mazowieckiego Gravela, ale tych, którzy chcą spróbować pokonać siebie i wyruszyć na szlak i dotrzeć za granicę do bazy, do mety, gdzie będziemy na nich czekali. No bo to już będzie bardzo wymagająca trasa, ale to co, start w Warszawie, dojeżdżamy tak. Do stolicy i co dalej, tam jest meta, a jak wracamy? Bo nie, rozumiem, że nie tam i z powrotem na rowerze. No chętni pewnie mogą spróbować ci, którzy mają dobrą kondycję, ale wydaje mi się, że tutaj jak gdyby w dzisiejszych czasach na tyle dobre są te połączenia powrotne zorganizowane, że można albo wybrać pociąg, można wybrać autobus, można wybrać żonę, samochód. Kolegę, samochód, który gdzieś tam przyjedzie i spędzi weekend, czy to w Berlinie, czy w Wilnie. Także to wydaje mi się, że jak gdyby to, że meta jest w innym mieście, jeszcze jak gdyby daje takie dobre pole do popisu, co można zrobić na miejscu i później jak wrócić. Także tu chyba znając kreatywność naszych uczestników, to chyba o to bym się nie martwił, jak oni wrócą do Warszawy. A z jakim przyjęciem tam się spotkaliście, tej imprezy? W tej chwili rozmawiamy z organizacjami, które są odpowiedzialne za promocję tych miejsc. No i podchodzą bardzo entuzjastycznie do tego. Wiedzą, że mamy tutaj swoją renomę, wiedzą, że współpracujemy i z władzami województwa i miasta, i z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. W związku z tym widzą w nas zaufanego partnera, no i trochę są zaskoczeni w ogóle, że coś takiego funkcjonuje, jak takie ultramaratony, wyjście na rower na 600 kilometrów. Tak? To nie wiedzieli dokładnie, z czym to się je. No ale oni widzą też w tym potencjalnie aktywizację tej wymiany turystycznej. Tak? Czyli ja to widzę tak, że mówię, żono kochana, lecę na rower, a ty leć do Berlina, spędzimy tam fantastyczny weekend. Ja będę trochę dłużej jechał, ale jak ty wyjedziesz jutro, to ja tam też będę już dojeżdżał. Także fajny pomysł na to, żeby spędzić czas z rodziną czy ze znajomymi w nowym miejscu. Te organizacje są zainteresowane tym, żeby sprowadzić do nich nowe osoby, ale my też w drugą stronę chcemy, już rozmawialiśmy z nimi o tym, żeby tę imprezę promować również tam, a więc zapraszamy wszystkich Berlińczyków, Niemców albo Litwinów do tego, żeby przyjechali tutaj do Warszawy i podjęli wyzwanie, tak nawiązując do hasła Mazowieckiego Gravela, wyruszyli na szlak, bo to będzie hasło Via Regia, ruszaj na szlak i przejechali trasę, historyczną trasę między dwoma państwami, trasę gravelową między dwoma stolicami. To już nie jest tylko Mazowsze, czyli ta trasa będzie zdecydowanie bardziej zróżnicowana. Ta trasa już będzie, można powiedzieć, taka międzynarodowa, bo będzie prowadziła do stolicy drugiego państwa, natomiast będziemy chcieli utrzymać taki charakter gravelowy, żeby jednak to było cały czas blisko natury, pokazywać parki krajobrazowe, atrakcyjne miejsca po trasie. Także tutaj też na pewno będziemy chcieli atrakcyjne miasta odwiedzać, które gdzieś tam warto, żeby do nich zajrzeć i opowiadać też historię związaną z tymi miastami. No to teraz jeszcze wyzwanie, czyli południe.
żeby przez te góry nasze przejechać. No, mamy taki koncept już też uzupełniający jako trzecia odsłona, bo tak zakładam, że jeżeli pojedziemy w pierwszej edycji do Berlina, no to w drugiej pojedziemy do Wilna albo na odwrót. Natomiast w trzeciej edycji chcemy pojechać do Pragi, pięknej naszej, z którą też mamy przecież historyczne, Król Wacław, piękne opowieści, tak, piękne akcenty. No więc Praga też jest na naszej liście, short liście, z tym, że nie w pierwszej edycji, tak sobie wstępnie założyliśmy. Czyli początek maja przyszłego roku, wstępnie. Długi weekend majowy. Długi weekend majowy na rowerach, na szlaku. Tak. Do jednej z europejskich stolic. Ja myślę, że czy możemy obiecać tym, którzy oglądają kanał Tour de Tour, że spotkamy się, jak będzie troszkę więcej szczegółów i będziemy przybliżać tę trasę, no bo ja myślę, że pomysł jest fantastyczny. Możemy się chyba umówić, że oficjalnie zaprezentujemy trasę u Ciebie, Adamie. Fantastycznie, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za to, że mogliśmy to zrobić dzisiaj w tym studio. Tour de Tour mógł tutaj dzisiaj zagościć. No i w takim razie trzymam za słowo. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.